Halo, halo, witajcie w Endless Space, kolejny odcinek moich tutaj wojaży po kosmicznej galaktyce. W każdym razie przeklikałem kilka tur, 5 konkretnie i ogarnąłem kilka rzeczy. Szykuję się na tę bitwę z piratami, o której od tak dawna trąbię i wreszcie jestem na nią przygotowany. Ja sobie tutaj na spokojnie zarządziłem kilkoma rzeczami, pewnie by to cały odcinek zajęło, a tak jak mówię, niewiele się działo, chociaż ta moja flota tutaj zginęła, bo tak między tym systemem a tym się poruszała, robiła ofensywne odwroty, no i w końcu padła, ale poważnie zraniła obydwie floty. Nawet jakieś statki zniszczyła, także jak najbardziej okej. Kolejne już czekają, tutaj będę chciał pokazać. Podatki podniosłem. Dzięki temu mam zero przychodu. Tak to miałem już na minusie około 30 i był to problem. Teraz korzystam z tego bonusu soponowego tej mojej rasy, tak jak najbardziej chyba mogę powiedzieć. No mojego imperium, moich przywódców, moich tutaj protagonistów. W każdym razie podniosłem, no i będę ogarniał teraz zadowolenie. Już tam w technologii idę po odpowiednią, która kolejne właśnie możliwości zwiększania aprobaty posiada. Także powinno być ok. Tutaj jeszcze te markety będą. Tutaj strajk w tym moim stołecznym systemie. To trochę słabe, ale cóż poradzić. Może coś się da poradzić, tylko ja o tym nie wiem. Tutaj ten strajk to trwa już od początku. Także tragedia, ale liczę, że będzie dobrze. Spokojnie. Robię się różne rzeczy. Prokreator nawet, bo tam już za chwilę będę zapierniczał. Drzewko jak wygląda. No tu właśnie będę, ale to za 6 tur dopiero, bo jeszcze jakieś tam inne rzeczy takie szybkie robię. Tutaj będę miał... Aha, kolejne planety będę mógł kolonizować. Nie, tutaj to akurat jest bonusik, ale tutaj też jest właśnie. Ojejku, ale to jest minus 15 na planetę. No dobra, będziemy tak na żywioł tutaj grać, tak jak do tej pory zresztą. Bohatera muszę przypisać jeszcze, ale tak, tu mam flotę. Tu ją budowałem oczywiście, tym prokreatorem będę zapierniczał tutaj i zadowolenie mi znowu spadnie. Kurde, w mordę jeża. Muszę to ogarnąć. W każdym razie jest taka dość potężna. Flota Beta 1570 i nimi właśnie tutaj już zapierniczamy wojować z tymi albo z tymi. Bo tu szeredyni. Tu niech chłopaki zasuwają. To w kolejnej turze dopiero się ruszy. Tutaj tym prokuratorem zrobimy to samo. No i tutaj mamy gostka. O! 236 ma. To go zniszczymy. A ja tu robię flotę. Taką flotę. O, widzicie. 1600. 700 prawie. A, ale dobrze. Tylko, że... Co ja mam tutaj robić? Nie no, tam taki jeden jest. To ofensywa chyba. Wszędzie wezmę ofensywę i nie będę tam kombinował. A na bliski zasięg weźmiemy... Nie, to wrogie rakiety. To żeby tam z bliska mnie jakoś nie zbił. Dobra, i weźmiemy auto, bo tam mała flota, na tą dużą weźmiemy. No tutaj oczywiście zabiłem, ale trochę mnie zranił ciul jeden. Taki jeden gówniak. To smutne było. I teraz właśnie, tu mam jeszcze też tutaj te. Ale jak ją wystawię, to się będę bił z tym. A jak się będę bił z tym, to mogę zginąć. Plus 19. O, widzicie, już lepiej. To mogę zginąć, a to mi się nie podoba. Ta flota jak się nazywa w ogóle? To jest alfa. No i świetnie. Jak to jest alfa, to świetnie. I teraz jeszcze zapomniałem o tym na samym początku. Do floty i do tej alfy właśnie. O tutaj. 11 statków. Ja pierniczę. Ale żem poszalał. Trochę za późno to zrobiłem oczywiście, ale niech będzie. Lecimy dalej. Ogólnie mi się podoba. Fajnie się gra, ale tak się motam, że to masakra normalnie. O, Dorado. No ja bym tutaj właśnie jakieś zadowolenie robił najchętniej. Ale tu jest ok. Znowu na minusie. Ja nie rozumiem tego, czemu to tak skika w tej wewte. Kto mi to wytłumaczy? Skąd to się bierze? Szlaki takie robią rzeczy? Kończą się, zaczynają? No nie wiem.
Tu jest ta giełda niby, ale to jest utrzymanie jakieś. Dodatkowy szlak to oczywiście, a może wezmę, będzie dodatkowy. No dobra, zaryzykuję trochę. Tak w ciemno takie tam granie. O, ale zobaczymy. Cóż to? Co? A, to nie. A, piraci tutaj rozpoczęli inwazję na mój ten. To ja ich idę tutaj zaatakować. No ja jestem silniejszy. No to jak, oni mi tu inwazję, to patrzcie, jak ja to idealnie dobrałem w czasie wszystko. Nie no, jakie tam. Chwilka. Daleki zasięg. No to weźmy to. Nie, kinetyki to na samym, to tak, to tu to może damy to. Dobra. Weźcie mi powiedzcie, czy ja to dobrze kombinuję. I teraz to obejrzymy. I teraz to obejrzymy. Dobra, zobaczymy. Wygram. Nie no, muszę wygrać, tylko jakieś statki pewnie moje tutaj się zniszczą, przepadną. Ale zobaczymy. Zobaczymy. To jest moja flota po lewo, przeciwnika po prawo. 15 okrętów. Nie, co to znaczy? Tam siłę miałem lepszą. Ale trudno. Równiaki, piraki. Pierdykany dziadygi. No bicie. O, krakowiak mi padł. Ej, no ja chyba tego nie przegram. No ludzie, co wy? Mogłem tam źle te rzeczy dobrać. Nie no, jego flota pada. Moja jeszcze taka rozgarnięta. Ale ta zabawa w wojnę z tymi kartami, no taka całkiem ciekawa. Ta, średni zasięg, krótkie spięcie. Skontrowana przez przeciwnika. Ooo. No on też miał krótkie spięcie. Ale zwycięstwo. O! Dobrze. A, padły wszystkie. Jak to pięknie wygląda. O tak, wreszcie się pozbyłem tych skurczybyków. A tu są jeszcze jakieś ciule. A ja muszę tymi? 236, to ich chyba zjem. Ale wolałbym nie zginąć. No weźmy sabotaż, to weźmy, a tutaj weźmy to. I teraz auto, bo to szybko. Dobra, wszystko padło, ale mój ledwo zipie. Tylko że właśnie, ja ich teraz będę musiał chyba ulepszać, leczyć. A to ogromne ilości złota kosztuje, o ile się nie mylę. Tu? Oblegające. A, tu mi padła jedna zawisza. A to smuteczek trochę. Robią się te rzeczy, fajnie, jak to wygląda? O, 55, dobra, odblokowałem to ISEL i dlatego to tak zadziałało. Wy tutaj, chłopaki, kazałem wam tam zapierniczać, bo się tych trzeba dziadyków pozbyć. Okej. Okay. A, źle to kliknąłem chyba, od razu mogłem. Ale nie wiem, czy i tak wyskoczył tak daleko. I to też bym zasiedlił już. A, i tu mamy tego właśnie, prokreatora. Utwórz. I ty, kolego, też na razie tutaj może. Poleciał, świetnie. I teraz tu w hangarze jeszcze mam. O, właśnie. Zawisze, krakowiaki i takie tam. Także od razu uzupełnienie. Oj, nie no, co ja robię.
Uzupełnienie. Jest dobrze. O, akurat, kurde, jakie to ja mam wymierzone wszystko. To wy tutaj, chłopaki. Nie da się tak? Aha, bo ich trzeba utworzyć i teraz wy stąd tutaj. No przecież ja tak robiłem wcześniej, o co wam chodzi? Nie mogę was tutaj wziąć? No we trzech. Czemu tu nie wchodzicie? A, bo może i to muszę otworzyć. A może tak zrobię. Weźmy to. Rozdzielmy. Potwierdź. I nawet to bym może rozdzielił. Nie, to się tego się... Zmiana, bohater. No i patrzcie, znowu się motam jak głupę. A tu jest przecież. Okej, potwierdź. I teraz wszystko mam tutaj. Utwórz flotę z wybranych statków. Tylko że teraz nie mogę. A nie mogę dlaczego? Rezerwa. To mnie 17 kosztuje naturę. Utwórz flotę z wybranych statków. No i czemu ty, kurde, głupku jeden? Nie pozwalasz mi na takie rzeczy. Jak to naprawić? O, tutaj jest naprawa. O, widzicie jaki koszt? 241. To się, kurde, nie da tak, bo to zbyt drogie. No, zaraz też się wkurzę, no. Powinno być napisane taki warunek, co się dzieje, że ja tego zrobić nie mogę. To jest ten prokreator. Bo za dużo ich tutaj? No jak? Czy ta jedna tura? Dobra, poczekam jedną turę. Niech będzie. Niech będzie, że poczekam jedną turę. Czy te jednostki się w ogóle leczą? Same chyba się nie leczą, prawda? Dobra, robią się kolejne rzeczy. To oczywiście cieszy. Minimalizuj, bo ja bym w tym momencie chciał właśnie tę flotę tu ogarnąć. No kurde, no! A może odznaczę jednego? No i teraz mogę otworzyć. Okej, to może po prostu... Ale jak tu wszystkie teraz zaznaczyć? Co to robi? Ale zaraz się zdenerwuję. Hangar. Tak, ich tam jest za dużo po prostu. To ja bym jednego odznaczył. Na przykład te Normandie bym odznaczył. Ale jak ją to odznaczyć? Tak ją zaznaczam, a ja bym chciał ją odznaczyć. Bo się boję, że jak wyjdę jednym statkiem, to zaatakują mi to. Albo dobra, no to zróbmy tak. Utwórz. Ale przecież tak nie będę robił. No jak tu zaznaczyć wszystkie? Kliknę tak dwa razy, nie da się. O, tu może. O, jest wszystkie elementy z listy, okej. Za dużo statków było, dobra, no to ma to sens wszystko, oczywiście. Zobaczmy jak to w tym momencie wygląda. Niefajnie to wygląda. Niefajnie to wygląda, to trzeba ogarnąć i bohatera przypisać. Także to tak zrobimy, że do Alfy damy. Do Alfy damy. Tu jest ta Zawisza. A, bo to ci jeszcze tu przybyli. No kurde, to ciekawe. Tu też jest 1 na 12. Epsilon. No teraz to się zamotałem. To tu w hangarze jeszcze mamy kolejne rzeczy, tak? Nie, no nie mamy. To gdzie to wszystko? O litości, to się zakręciłem teraz jak lato z radiem. No.
11. No tu są jeszcze te statki. No dobra, to tak to zrobimy. Tego damy tu w takim razie. No robiłem tak. Aha, bo może to nasz jest zbyt duży. Alfa. To tu damy tak. O dobra, teraz zadziałało. To do Epsilona w tym momencie dajemy tego tutaj bohatera. Weź się kliknij. Ale przynajmniej było napisane, dlaczego co nie działa. No nie, no dobra, jeszcze chwileczka. Atakujemy tego. Ojejku, ten potężniejszy. A te moje floty 1700, no wolałbym tego zaatakować. Tu się w ogóle atakuje. Nie, to nawet nie mogę w tym momencie. No dobra, to weźmy tak. Chociaż to co robi? To nie. O! Aha, dobra. Kurde, nie powiem. Ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy. Nieszczęśliwi. Super. No, w sensie nie fajnie. Tu mamy takie ciekawe rzeczy. To weźmiemy to. Się zrobiło, to weźmiemy. Dobra, i tak zrobimy. Tu jeszcze musimy wybrać i to chyba też wybierzemy to samo. No właśnie, to jest kurde nie głupie, ale to mnie kosztuje, ale pyłu też daje. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. W tym momencie mam... Ojejku, 63 na plusie. To może podatki bym im zmniejszył, to by było nie takie głupie chyba. A tutaj, Turka. Niech się biją chłopaki. No i ten tu dotarł, a tu mamy wrogą flotę. I tu mamy też. Bo ja w tym momencie wolałbym się tu nie ruszyć. Ja bym chciał tego zaatakować. Aha, bo tutaj on do hangaru przyszedł, no to utwórz. No to takie kurde rzeczy człowiek czasem ciężko ogarnie, ja przynajmniej. A to? Okej, tutaj musimy poczekać. Dobra, czyli teraz będzie bitwa. Musi być. Ojejku, ile tu się rzeczy podziało. Dobra, bierzemy to. Mamy kolejne surowce. O, jest. Tylko to tak dziwnie działa. Gdzie to się w ogóle będą chcieli bić? Skorpius, to tam, gdzie chciałem. 970, no moja lepsza. Krótkie spięcie, blok długodystansowej. Blok minus 15. No to mi się podoba. Dystansowej. Ja krótki, średni zasięg. Gdzie tutaj będzie coś takiego? Nie, to na pewno nie, deflektora. Strumieniowa ta która, kurde. A dajmy to. I na koniec weźmy. No to. I weźmy jeszcze, obejrzyjmy to, bo tutaj też może być ciekawie. No, dajesz. A, moja beta. Przeciwnik ma deltę. On ma tu 11 statków, ale jego gorsze. Takie tam badziewiaki. Tylko takie straszne się wydają, bo takie wielkie. A moje takie małe. Opływowe. A, on ma barierę. Czyli to krótkie spięcie, takie chyba nie teges. I taka zabawa, kurde, wojnę tymi kartami tutaj. O, zawiszę mi zabił. 5 nasze. O kurde, żebym ja tego nie przegrał. To ja muszę te karty lepiej ogarnąć, to weźcie mi podpowiedzcie. O, teraz ja tutaj zrobiłem. On tu znowu wziął barierę, a ja strefę adaptacyjną. I o, już mi ile zabiłem. Dobra, wygrywam, to jednak to pójdzie.
mi podkręcenie broni mam na kinetyki. Tylko że jak kinetyki mam jakieś w ogóle? Może domyślnie coś tam działa. No, pięknie, dobrze. Padło wszystko. Moje tam żyje, jeden padło. Moje piękne opływowe lepsze. Kurde, jaka radość. Aha, i kolejny, i teraz Isel. 504, dobra, bierzemy. Bierzemy. A to weźmy to. A tu dajmy krótkie spięcie, a tu dajmy to. I też sobie obejrzyjmy tak szybciutko. Bo tam kilka statków przeciwnik ma, piraci. I chyba w tej turze ja ich wszystkich wyrżnę. Wreszcie. Ile oni mi tutaj nabruździli. Blokowali mi te planety, dochody mi spadały. Oj, to niefajne było. No. W trakcie. No, tutaj plusik dostałem, bo przeciwnik chyba niczego kompletnie nie miał, ale wyrywa. No, ale we mnie też strzela. Daleki zasięg w trakcie. O kurde, zabili mi jednego. To taktyczne spięcie mi się jakoś chyba szczególnie nie podoba, ale wyrżnąłem wszystko, ale nie wiem czy to dobre. Przeciwnik tę barierę tutaj daje. I to mu skórę ratuje. Zawiszę jedną, te najpotężniejsze mi zabijają. I teraz pytanie, czy ja mam te statki, okręty naprawiać, czy nie? Bo ja nie wiem. Cholera, bo to drogie jak cholera. Jeszcze? Dobra, to raport. Myślałem, że jeszcze mam się bić. Zamknij. Pyk. O, jest, kolejne. Odkryte surowce. To mnie cieszy oczywiście. Oj, momencik. No i teraz tutaj... Jeszcze jest jakiś ciul, ja pierniczę. Czy ta jedna flota nie może walczyć? Zawisza Normandia. Utworzę. I tu też utworzę. Niech się oni biją w razie czego z tym. Ojejku, to nawet silne. To ja chyba będę musiał i tych tutaj kolegów wysłać. Chociaż może nie. Albo na wszelki wypadek wyślę, potem jakby coś i tędy sobie wrócę tutaj. Ta, nie będę może ryzykował. Ostatni taki okręt piratów, flota piratów raczej. Także dobrze będzie. No idziemy to zasiedlić. Bierzemy. To. A to co to? Po cholery mi się to pojawia. A, pozwala na... No dobra. O jajku, kolejne rzeczy. Plus 2 na planety. 5 tur. Tu 1. Uuu, przydatny. A czemu to, czym to się różni na dobrą sprawę? Skoro tutaj mamy same takie lepsze rzeczy, a nie kosztuje mnie to chyba nic jakiegoś szczególnego. Jak to wygląda? Dobra, zobaczmy może tutaj. Aprobata jest ładna, galanta. Złota mi nie brakuje. Ten strajk ciągle mnie tu martwi. Tu już tak w miarę. To się ogarnie. Ogarnie się z czasem, bo tam będą się odkrywały kolejne rzeczy, także całkiem przyzwoicie to wygląda. Dobra, Isel, moje ulubione miasto. Jakie tam miasto? System, planeta. O! Tylko, że ja nie wiem, kurde, czy ja tak powinienem robić. Bo to zadowolenie mnie wykończy. Ale dobra. Kolejny szlak handlowy. No to jest fajny, bo tutaj tego złota leci. Ale to do mnie leci to złoto? Więcej szczegółów.
przychód. Ale nie. Wychodzące szlaki 1-7, przychodzące 3-2. Lista wychodzących, to ode mnie wychodzą takie szlaki. I na tym zarabiam. A to zarabiam też ja, jak mnie mam. Dobra, to ja jednak to spróbuję zrobić. Bo tutaj mamy wulkaniczna metan asteroidy jałowa. O, jak księżyce niedługo będę mógł ogarnąć. I to będzie fajne. No właśnie, to potem się to ogarnie. Tego nie potrzebuję i tego chyba też nie potrzebuję. Tak mi się wydaje, tę flotę będę musiał ogarnąć. Oj. A to mnie trochę przeraża, bo nie wiem, czy naprawiać, czy nie. A to napiszcie, jak możecie, wiecie. Jesteście pewni tego, co mówicie, to piszcie. O, płynne źródła. O! Też się złoto. Bierzemy. Nie wiem naprawdę, czy to taki spam jest dobry, ale cóż poradzić. Oj, to też bierzemy oczywiście i potem się kolejne rzeczy ogarnie. Dobra, Quadus, czy jak to tam się nazywało. Tutaj nie mogę tamtego. Minus 1, strefa wpływów. Tutaj... O, bo tu mam takiego pełnego ludka i mogłem go na przykład dać tu. Tak trochę na ślepo, ale fajnie. Szlak 1-1. No, też można spróbować. No dobra, biorę to. Znowu wracamy do budowania arktyczna tundra, asteroid tundra. To chyba nie. Ale to i tak jest 20% na system. To jest niegłupie. No to jest niedrogie, ja to sobie wezmę. I potem może by robić te rzeczy, bo Quadus to mi tam atakują. Tę obronę tutaj tworzyć. Ile to kosztuje? 2. A to 1. No dobra, spróbujmy może to na razie. Potem się wybierze kolejne rzeczy. No i Camus jeszcze. Camus to które to było? O, to na pewno chce iść. Hel oceaniczna. Nie, mam tu tundrę suchą i arktyczną. No dobra, to można wziąć. I na razie tyle, potem się jeszcze zobaczy. No i teraz mogę już zamknąć i lećmy jeszcze do jednej, szybciutko jeszcze jednej turki. Na 50 skończymy tutaj, chociaż to będzie u mnie 49, ale niech tam będzie. Okej, robią się te rzeczy. A jest, dobra, wreszcie ta walka. O kurde, na to liczyłem. Nie biorę tego. To mi się ładnie sprawdziło. Ale to jest efektywność obrony. Ale ja mam dużo broni tego średniego, tego zasięgu dalekiego. A to jest celność broni bezpośredniej. Czy ja tam takich rzeczy używam? Unik, zniszczeń broni bezpośredniej. A zobaczmy to, a tu dajmy te bariery. No będziemy tak trochę eksperymentować. I tym razem auto, dobra, tym razem auto, bo pora kończyć odcinek. O, ale go zajumałem pięknie, ale go zajumałem pięknie. Dwie zawisze straciłem, okej. Okay. To nie szkodzi. No i się pozbyliśmy wreszcie skurczybyków. O Jezu, po latach, Dorado. Już się zrobiło, litości. To może statki bym kolejne robił. Nie, to przed kolejnym odcinkiem ja sobie to ogarnę. Brak wydobycia. O, i badanie księżyca widać. Dobra, weźmy to. I tu mamy oczywiście planetę jałową. A jałowa to się najbardziej sprawdzi jako centrum naukowe chyba. Tak. Dobra, to bierzemy to.
bierzemy to, to się ogarnie, dalej się potem pomyśli, pokaż no szybciutko, aha, już się robi, zamknij, okej. Okej, okej, wykonajmy jeszcze te ruchy. Okej, poszło. To jest mój nowy. Też brak wydobycia, no właśnie. I tu mamy planetę suchą. To weźmiemy, pójdziemy chyba w to złoto. Pył. Chociaż ona taka wielka, to by się żarła przydało też. A to żarło to ja mogę tam z tych budynków robić. A dobra, niech będzie, bo z tym złotem takie różne akcje potrafią się dziać. Także wolałbym to ogarnąć. No i teraz jeszcze to będę chciał zasiedlić. Dorado. Tu jest też na tyle ludzi, że tu mógłbym zrobić tego prokreatora. Chociaż tu też mógłbym zrobić. Najwięcej to ja mam ich tutaj. Chociaż nie, nie. Ale gdzieś to widziałem. Tutaj? Tak, bo ja tutaj kiedyś, o właśnie. A zróbmy, ale to będę taki kawał leciał. Ale może tak zrobić. Można tak zrobić. A. Zobaczmy moją gospodarkę. Aprobata nie głupia, pyłu dużo. Na poszczególnych planetach trzeba będzie ogarnąć. I powinno być ok. Dobra, szybciutko. Długie te odcinki mi wychodzą jakieś takie strasznie. O, jak ładnie, jak ładnie. O, co to? Aha, to po to ja zwiększam... O, patrzcie, my go chyba zjemy. Biedny pielgrzym. O, jejku. On niby przyjazny, ale żeby on mnie nie zaatakował. A nie, to siła 8. Ale tak. Ja tu muszę to ogarnąć. Gdzie ja moja? Gdzie moja flota? Gdzie moja flota? 8 na 8. Co to w ogóle jest? A, punkty ruchu, Boziu. Epsilon trzeba rozdzielić. Albo Epsilon dam po prostu do Alpy. O. Wtedy tak, za dużo statków ja tam chciałem. Chociaż wydawało mi się, że idealnie na styk będzie. Mamy Alpę Betę po 8. I tak, ta ma siły 1419, a ta 1357. Naprawa. 363. No niby bez tragedii. Ja te statki, te floty jeszcze oczywiście ogarnę lepiej. No ja bym wolał tak. Ja się ich trochę boję. Tutaj nie mają jak mnie podejść. Tutaj są takie skrzyżowania, można powiedzieć. Jedną dam tu. A drugą dam tu. O, bohater nowy. Dobra, też w przerwie to ogarnę. Mogę go nająć, ale i tak mi brakuje odpowiednich pól. Do wykorzystania. No i dobra, tutaj jeszcze szybko wybierzemy statek. Właśnie, projekt, dobra, ja tutaj projekty statków będę robił, nowych już. Także tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.